Są ubrania, bez których nie wyobrażam sobie jesieni. Ciepłe bluzy, kurtki czy płaszcze pojawiają się na wieszakach w mojej garderobie, kiedy tylko liście na drzewach zaczynają się przebarwiać. Bardzo lubię ten czas ubierania się na cebulkę. Dawniej wydawało mi się, że jesień to bardzo szara i nudna pora roku. W tej chwili uważam, że modowo jest najciekawsza. Witajcie kochani, jeżeli jesteście tutaj nowi, to pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale moje wrodzone lenistwo oraz ograniczona przestrzeń w garderobie sprawiły, że od pewnego czasu do kwestii zakupów oraz posiadania ubrań mam znacznie praktyczniejsze podejście. Uważam, że nie potrzebujemy tony ciuchów, aby stworzyć kompletną i spójną garderobę. Dodam jeszcze, że ubrania, z których będziemy budować dzisiejsze stylizacje i które tworzą moją jesienną listę must have, są to ubrania, które znajdują się w mojej szafie od kilku sezonów, a nawet od kilku lat. Zapraszam! Jeśli miałabym wybrać jedną parę spodni na jesień, byłyby to proste, klasyczne, granatowe dżinsy. Przede wszystkim dlatego, że zakrywają kostkę, co w przypadku takich zmarzlaków jak ja nie pozostaje bez znaczenia, a po drugie dlatego, że mogę je połączyć swobodnie ze wszystkimi elementami z mojej jesiennej garderoby. Drugą rzeczą, z którą kojarzy mi się jesień, jest kurtka ramoneska. Ona nadaje takiego rockowego charakteru wszystkim stylizacjom. Trzeci element to koszula w kratę. Ta moja ma już kilka lat, jest uszyta z nieco grubszej bawełny, dzięki czemu świetnie się sprawdza w chłodniejsze dni. Zobaczcie, jak to trio prezentuje się w stylizacji. Czwarty element w dzisiejszym zestawieniu to doskonale Wam znany szary golf. Polecam, zwłaszcza kiedy wieje, a Wy nie przepadacie za szalikami. Piąty punkt na naszej dzisiejszej liście to też świetnie Wam znany szary żakiet w kratę. Ten żakiet jest bardzo cienki, więc tak naprawdę świetnie sprawdza się także wiosną, ale pojawił się w tym zestawieniu, ponieważ jest bardzo uniwersalny i mogę go swobodnie łączyć z niemal wszystkimi elementami, po które najbardziej lubię sięgać jesienią. Thank you.
płaszczu po prostu zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Uwielbiam szarości oraz motyw kraty. Jest to płaszcz nieco grubszy, ma w swoim składzie wełnę, także doskonale sprawdzi się w chłodniejsze dni. I to jest punkt 6 na mojej jesiennej liście must have. Numer 7 w dzisiejszym zestawieniu to czarne dżinsy z wąską nogawką. Czerń świetnie się łączy niemal ze wszystkim, a wąska nogawka doskonale się sprawdza w przypadku botków o nieco szerszej cholewce. Jak wiecie, cenię sobie przede wszystkim wygodę, więc w dzisiejszym zestawieniu nie mogło też zabraknąć mojej ukochanej czerwonej sportowej bluzy. To jest chyba najczęściej noszony przeze mnie element garderoby w sezonie jesienno-zimowym. Jeśli jesień, to także trencz. Ten mój ma już naprawdę dobrych kilka lat, jest bardzo solidnie wykonany i jest niezwykle uniwersalny, bo mogę go zestawić niemal ze wszystkimi ubraniami, jakie mam w szafie. To jest trencz kupiony w sieciówce Kamaje. Niestety, z tego co wiem, podczas pandemii ta sieciówka zamknęła swoje sklepy w Polsce, a bardzo żałuję, bo kupiłam tam kilka bardzo dobrych jakościowo ubrań w bardzo przystępnych cenach. Ostatnim elementem w dzisiejszym zestawieniu jest parka w pięknym kolorze oliwkowej zieleni. To jest cienka kurtka, dlatego ja w roli dodatkowego ocieplenia wykorzystuję jesienią mój stary polar. Ten sam patent stosuję także w przypadku mojej czarnej kurtki i to jest świetny pomysł na to, żeby naszym rozpinanym, starym, nieco sfatygowanym bluzom, swetrom czy polarom dać dodatkowe życie. Polecam bardzo tego typu rozwiązania. Nie wyrzucajmy, wykorzystujmy ponownie. To już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, która stylizacja podobała Wam się najbardziej. A jeżeli podobał Wam się również ten materiał, to zostawcie po sobie oczywiście łapkę w górę. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli zdecydujecie się zasubskrybować ten kanał, bo jest to dla mnie znak, że macie ochotę tutaj wrócić. A jeżeli macie też ochotę otrzymać powiadomienie, kiedy na kanale pojawi się nowe wideo, kliknijcie w dzwoneczek przy napisie subskrybuj. Tymczasem trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze.